Ostatni w bieżącym sezonie Puchar Polski Juniorów Młodszych w Szabli odbył się w Koninie. Sobotni turniej liczony jest do klasyfikacji generalnej KGHM Tour U17. Walka o zwycięstwo w rywalizacji szablistek była bardzo zacięta, ale ostatni punkt zdobyła Sonia Kozanecka Dragon Łódź, pokonując Emilię Habryn TMS Zagłębie Sosnowiec 15-14. Tuż za finalistkami uplasowały się Julia Borowik UKS 13 Białystok i Amelia Kozłowska UKS Hajduczek Olsztyn. Również wyrównany był pojedynek finałowy w zawodach chłopców. Tutaj triumfatorem został Michał Pardela TMS Zagłębie Sosnowiec, który wygrał z Aleksandrem Denkiewiczem UKS Szabla Ząbki 15-13. Na najniższym stopniu podium stanęli Bartosz Markel TMS Zagłębie Sosnowiec i Krzysztof Dowgierd UKS Hajduczek Olsztyn. Pozdrawiamy z Konina.